Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym porannym programie ezoterycznym. Nie mam na imię Danuta, jestem tarocistką, numerologiem. Posługuję się również energią run, dzięki której możemy wypełnić pewne luki energetyczne w naszym życiu. Jeśli coś idzie nam nie tak, jeśli na coś nie mamy siły, jeśli na coś nie możemy znaleźć sposobu, jeśli jakiegoś problemu nie możemy rozwiązać, przeszkody usunąć, możemy właśnie skorzystać z energii tych magicznych znaków i wspomóc swoje działanie, albo coś odsunąć od siebie, albo coś przywołać do siebie. Stąd też ci z Państwa, którzy chcą mieć świadomy udział w swoim życiu, ci z Państwa, którzy nie chcą, aby wiatr historii rzucał nimi w ich przyszłość, gdzie popadnie, mogą korzystać z mojej obecności tutaj na wizji. 700 583 000, gwiazdka 733 0033 oraz 00 48 22 523 20 32. To są te numery telefonów, dzięki którym będziecie Państwo mogli właśnie mnie i moim kartom zadać swoje pytanie. SMS-y o treści ezo.pytanie do moich kart. Oczywiście z racji tego, że wiedza numerologiczna jest tą wiedzą, do której sięgam nie tylko, aby szukać odpowiedzi na Państwa pytanie, ale sięgam do niej po to, żeby Państwu coś podpowiedzieć, żeby Państwa przed czymś ustrzec, co jest zapisane jakby energetycznie w Waszym potencjale. Stąd też ta data urodzenia może nie tyle jest niezbędna, ile jest bardzo przydatna, bo daje nam jeszcze pewien obraz możliwości, po które Państwo być może do tej pory żeście nie sięgnęli. I takiego SMS-a z imieniem, datą urodzenia, pytaniem proszę kierować pod numer 73212. Nie mamy za wiele czasu dla siebie w tych porannych spotkaniach, bo to jest raptem półtorej godziny. Stąd też mam nadzieję, że od pierwszej chwili naszego spotkania będziecie Państwo wykorzystywać ten czas nie po to, żeby zaspokoić moje potrzeby rozmowy, ale przede wszystkim po to, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby wyzbyć się lęków, żeby natchnąć się optymizmem, natchnąć się nadzieją. Oczywiście nie chodzi o złudną nadzieję, bo jeśli karty nie prognozują niczego pozytywnego lub nie prognozują takiego rozwoju wydarzeń, jaki Państwo byście sobie tutaj mogli życzyć, to ja nie dam Wam czegoś, czego w kartach nie widzę. Wtedy bardzo często właśnie z mojej strony padają słowa niestety, ale. Przy czym za każdym razem szukam, czy można w jakiś sposób sprawy popchnąć w tym kierunku, w którym byście Państwo sobie życzyli. Niejednokrotnie już moi widzowie, moi klienci, którzy szukają mnie i znajdują poza wizją, muszą się zmierzyć nie z moją oceną ich postawy, ich działań, ich reakcji, ale z taką bardzo, bardzo chłodną oceną kart. Oczywiście karty nie mają stosunku do nas emocjonalnego, więc pokazują po prostu i zwyczajnie, jak to wygląda z boku. Witam pierwszą osobę. Halo? Dzień dobry, Pani Danusiu. Witam, Pani Haneczko. Bardzo się cieszę, że udało mi się do Pani dodzwonić. I bardzo proszę, zresztą tak jak zwykle, o informacje takie, które Pani rzeczywiście widzi bez żadnego pocieszania. Nie wyjechaliśmy razem, wyjechałam sama. No niestety zjawiła się ta kobieta dzień przed wyjazdem i tacy pijani w zasadzie pojechali na 3 dni, tam wyrabiali ponoć strasznie, no nie wiem co tam było dokładnie, ale w każdym razie pojechali pijani nad najbliższe jezioro, takie w czasy były. No i teraz oczywiście się nie odzywa, no ja nie odzywam się też, bo ja nie wyobrażam sobie teraz tego. I proszę mi powiedzieć, pierwsze pytanie to takie, czy to koniec? Na chwilę obecną tak. Na chwilę obecną tak, bo dokładnie karty pokazały, że to, co się wydarzyło teraz, jest taką zapaścią, taką głęboką rozpadliną, która się wydarzyła właściwie nie jako skutek jakichkolwiek zachowań, tylko można by było powiedzieć, z dnia na dzień coś pękło, tak? Ona tutaj jest w tej chwili pokazana jako ktoś, kto będzie rezydował na jego obrzeżach. Zresztą, Pani Haniu, no na to się Pani musi gdzieś przygotować, że będzie Pani
pani widywała, ją przy nim, słyszała o niej przy nim, co nie znaczy oczywiście, że on o pani nie myśli, bo z jednej strony jest pokazane, że w myślach jego pani jest obecna, natomiast znowu w tej fizyczności gdzieś, przy czym wie pani, ona cały czas wychodzi w karcie cesarzowej, przy takim, przy tym cieniu, tak, tej karty, jest informacja, że on się poddaje jej rezydencji, tak, czyli ona się go nie pyta, czy on sobie życzy, czy nie życzy, ona po prostu się ordynuje i już, i jest. Długo tak będzie, czy długo będzie taka sytuacja i czy... Jak długo będzie trwała przerwa w naszych relacjach, jeżeli to ma być przerwa, a nie koniec? To znaczy, ja bym pani tak, tutaj jest ten koniec, tak, nagły, zaznaczony i później nawet może być kilka miesięcy takiej nijakości, co nie znaczy, że w ogóle nie będzie ani słowa, tak, ale to jest takie, siódemka denarów mówi o tym, że sprawy się nie posuwają, to jest taki rodzaj, no, tak to nazwijmy, zamartwicy, który zaistniał i teraz karty również pokazują, że za jakiś czas dojdą do pani informacje o tym, że on ma poważne problemy finansowe, łącznie z tym, że może w całym tym amoku, który zaistniał, może go być nie stać na realizowanie tych podstawowych potrzeb typu opłaty za mieszkanie, rozumie pani? Więc tu pani będzie wiedziała, że on za moment będzie no taki nagi, bosy i w porwanej koszulince. Później jest jego krytyka pani osoby, gdzieś koło znaku wagi, tak jakby może nie tyle broniąc się, ale jakby szukał usprawiedliwienia na to, co się stało i próbował panią o to obwinić. I ale do mnie będzie to mówił, czy wie do pani ludzi? Co, to jest generalnie pokazane jako sytuacja, w której pani wychodzi do niego z pomocą, dowiadując się o tym, że on ma bardzo poważny problem, ale jednocześnie też pani będzie coś chciała, że tak powiem, napiętnować, zanegować w jego dotychczasowych zachowaniach. To jest czasami takie, dobrze, ja pomogę załatwić tą sprawę, ale to jest ostatni raz, bo ty sobie sam to robisz, tak? I pani tu... Pani to zdrowotnie mu nic nie grozi, ponieważ wiem, że... Ta kobieta ostatnio, jak była w szpitalu na, no było poronienie i wiem, że w wywiadzie, no mam różne możliwości, żeby się dowiedzieć, i wiem, że w wywiadzie był tam jeden z podanych facetów, okazuje się, że jest na HIV chory. To znaczy, ja bym pani tak, ja na razie tego tutaj w kartach nie mam, tak? Właściwie nawet bardziej karty sugerują, że jeśli on będzie się doprowadzał do kryzysów zdrowotnych, to jest to wyczerpanie organizmu, jest to wyjałowienie organizmu i takie sytuacje mogą u niego się pojawiać na progu jesieni. Ale typu... pani Danusiu, to co pani powiedziała, przepraszam, że przerywam, to co pani powiedziała, że będzie koniec, że on tam będzie taki nagi bosy, to będzie z czym związane, ponieważ on ma pracę. On ma dosyć dobrą pracę. Ja rozumiem, ale to będzie związane po raz kolejny z tym, że ona wyeksploatuje jego zasoby. Rozumie pani? No to czyli się chyba już stało. Problem polega na tym, no właśnie, tylko do pewnego momentu ona eksploatowała jego zapasy. Teraz będzie eksploatowała jego sytuację bieżącą. Proszę się nie wystraszyć, za chwilę znów będzie news o tym, że ona jest w ciąży, tak? W ogóle niewiele z tego newsa będzie wynikało, bo nawet jeśli ona znów będzie w ciąży, to nic z tego nie wyniknie, rozumie pani? Ale to też jest taka informacja, że niekoniecznie to w ogóle jest jego dziecko, natomiast czyli problem... jak długo będzie bez kontaktu w ogóle? Znaczy, ja powiem tak, przyznam szczerze pani Haniu, że no może to trochę potrwać, tak? Może to trochę potrwać. Ja zaraz zobaczę, kiedy on się, bo do pani ten kontakt może docierać nie bezpośrednio od niego, tylko przez osoby trzecie. To znaczy jak, że ktoś będzie prosił o kontakt? Że ktoś będzie panią o pewnych rzeczach informował. Aha, a no tak, to... No. Ale nie dlatego, że pani się pyta. O jego kontakt, bo ja się zacięłam, ja się nie odezwę. Znaczy, to, co ja czuję w tej chwili, to nie da się tego opisać. Pani Haniu, ja powiem tak, ja na chwilę obecną tego kontaktu nie widzę z jego strony.
Czyli... Więc sytuacja nawet trochę tak wygląda, że ten kontakt zadzieje się sam w momencie, kiedy pani znowu będzie uruchamiała zasoby swoich kontaktów, swoich znajomości, swoich zdolności załatwiania jakichś spraw. Kiedy pani się dowie, inaczej, kiedy on będzie szukał pomocy i to prawdopodobnie tej pomocy będzie szukał gdzieś na przestrzeni do 3 miesięcy od dnia dzisiejszego, przy czym, tak jak mówię, jest to pokazane, że pani w pewnym sensie jakby nie będzie potrafiła zupełnie się do tego zdystansować, ale jednocześnie też jest pokazane, że będzie pani... udzielając mu tej swojej protekcji po raz kolejny, że gdzieś tam nerwy puszczą, tak? Że gdzieś go pani, że tak powiem, nieco słownie poturbuje pod tytułem, co ty sobie wyobrażasz i wtedy może nagle, tak? Zupełnie, nie biorąc pod uwagę, ile pani do tej pory z siebie ofiarowywała, może stwierdzić, że go pani dotknęła, uraziła, sponiewierała i wtedy może być to nawet brak kontaktu z jego strony, czy takie odrzucanie pani osoby niemalże do wiosny przyszłego roku. U państwa w tych kartach jest cały czas sinusoida. To jest to, pani Haniu, co ja mówiłam, że w pewnym sensie ta relacja też i z pani strony jest relacją obłożoną bardzo negatywnymi takimi emocjami. Dlaczego? Bo pani i pragnie go i kiedy on się pojawia, zaczyna się pani bać, że historia się powtórzy. To, o czym myślimy, to przyciągamy. Po takich traumatycznych przeżyciach, jakie stały się pani udziałem tutaj w tej relacji, rzeczywiście trudno jest się zresetować. No nie mamy guzika pod tytułem format C i wchodzimy, tak, z czystą kartą. Stąd trochę trudno by mi było tutaj pani obiecać, że w najbliższym czasie zdarzy się taki cud, że znów zapanuje klimat sielski, anielski i on będzie klęczał z różą w zębach na progu pani domu. Natomiast ten koniec, który jest w tej chwili, który idzie przez dziesiątkę mieczy, to jest taki koniec, gdzie faktycznie, i jeśli chcielibyśmy zmienić nasze życie, powinniśmy wykorzystać tą zapaść, powinniśmy wylizać rany, dać sobie czas na wywietrzenie i nigdy więcej nie wracać do całej sytuacji. Natomiast dziesiątka mieczy jest to taki moment w naszym życiu, gdzie coś być może wcześniej, no w państwa przypadku wszyscy wiemy, że tak było, było sklejane i napór był tak duży, że te wcześniej powstałe rysy po prostu się rozsypało się to wszystko z dnia na dzień, nagle, z minuty na minutę. Oczywiście można to sklejać, tylko rodzi się pytanie, czy pani ma jeszcze siłę i czy pani chce całe swoje najbliższe życie poświęcać na zbieranie tych okruchów rzeczywistości i sklejanie ich w jakikolwiek obraz. Nie mnie oceniać, pani sama sobie musi na to pytanie odpowiedzieć, a z drugiej strony jest też faktycznie pokazane w tych waszych kartach, że po takich gwałtownych przełomach, po takich drastycznych sytuacjach, jakby cała sprawa między wami pomimo tego, że można tego jasno nie widzieć, to pomimo tego ta cała sprawa między wami jednak posuwa się o krok do przodu. Stąd jest to orka na ugorze, stąd jest to relacja i pani w tej relacji no jest jak Syzyf, tak? Kiedy już się pani wydaje, że jest pani na szczycie tej góry, na którą się pani wspinała, to nagle spada pani na dół. Ale można byłoby powiedzieć, że w pewnym sensie ma pani zbyt dużo poczucia odpowiedzialności za tego człowieka, bo sama miłość w takim przypadku to już na pewno by nie wystarczyła. Pani stworzyła taki rodzaj niemożności odepchnięcia go w momencie, kiedy właśnie staje i wygląda tak, jak wygląda i mówi to, co mówi. W tym wszystkim można byłoby powiedzieć, że weszła pani nie tyle w rolę terapeutki, która nie jest najlepszą rolą dla kobiety w partnerstwie, ale weszła pani w rolę nauczyciela, weszła pani w rolę kogoś, kto po każdej sytuacji jednak
ma do ofiarowania pewien rodzaj nauki, pewien, ja bym powiedziała tak, pani tak jakby go przez cały czas uczy, co to znaczy miłość, ile ta miłość jest w stanie znieść, dlaczego warto jest na miłości się skupiać. Stąd pani Haniu, ja ze swojej strony no, wspieram panią tutaj bardzo mocno, pani mówi, że się pani zacięła. Ja myślę, że pani serce tak trochę jak przednia szyba w samochodzie pękło, ono się nie rozsypało, ale faktycznie w tej chwili ta piątka mieczy wręcz jest taką emocją, która może budzić w pani wnętrzu taką potrzebę, ażeby ci się coś stało i żebyś znowu zobaczył, jak to jest wystawić mnie do wiatru. Może niech pani zbyt mocno nie pielęgnuje akurat tej emocji. Ona na początku takich sytuacji jest dobra, bo ona powoduje, że się właśnie zacinamy. Ta miłość zostaje zastąpiona rodzajem nienawiści, chęci odwetu, chęci zemsty. To jest genialny motywator. Jeżeli już ktoś nie ma chęci do niczego, to daj mu możliwość zemsty, a wtedy jak Feniks się podniesie. Na końcu, czy tej zemsty się dokona, czy nie, to już jest do końca nieistotne, tak? Natomiast jest to taki zastrzyk adrenaliny, jest to taki zastrzyk sił życiowych. Pani Haniu, jestem tutaj z panią, jestem dla pani, więc jeśli będzie pani potrzebowała rozpatrzenia kolejnych jakby aspektów tej sprawy, to serdecznie zapraszam. Jak nie tu, to już pani wie, gdzie jestem zawsze, także pierwszy SMS już otrzymałam. Pani Danusiu, co czeka mnie w miłości do końca roku? Kiedy i gdzie poznam partnera? Pozdrawiam. Julia, 22, 8,85 rok. 23, 30, 53. Pani Julio, no za sekundę, 16 września wejdzie pani pod wpływ piątego roku osobistego. Ósemki, a należy pani do rodziny ósemek, mają trochę niełatwy ten ostatni czas, bo czwórka dla ósemki to jest jak zakucie w kajdany. Niby jest ta wolność działania, ale gdzieś cały czas powstają ograniczenia, które trudno jest przeforsować, które trudno jest przewalczyć. Gdzieś sprawy materialne cały czas powodują, że musimy weryfikować tą chęć, tak, takiego pożycia z rozmachem. Ósemki, jeśli żyją, to żyją pełną piersią, jeśli nie żyją, to nie żyją w ogóle i wtedy się dokonuje ich wewnętrzna autodestrukcja, ale rzeczywiście ten ostatni, czwarty rok osobisty dla ósemek i to, jako że ja jestem sama reprezentantką tej wibracji, ale też i większość moich bliskich, znajomych, przyjaciół, no widocznie gdzieś tam te ósemki do siebie lgną, też są tą wibracją obłożone, to ta piątka, która wprowadzała ósemkę w czwarty rok osobisty, niestety powoduje, że bardzo dużo się działo w sferach ekonomicznych, w sferach zawodowych, co powodowało, że należało się skupiać, taką wąskotorówkę tworzyć myślową. Ale to rozprężenie piątego roku osobistego, w który wejdzie ósemka za chwilę, tak? No bo to właściwie za miesiąc, może być jak taki wystrzał szampana. Także wtedy, pani Julio, jest bardzo dobry czas na kontakty, na znajomości. Wtedy często pojawiają się właśnie takie sytuacje lżejsze emocjonalnie i mamy szansę no, spotkać kogoś, na kogo wcześniej nie zwracaliśmy uwagi lub po prostu i zwyczajnie ograniczoność naszego dnia codziennego nie pozwalała nam stanąć na drodze tego człowieka. Ale już patrzymy, kiedy... Znaczy tak, do końca tego roku karty pokazują, że jeszcze będzie pani próbowała odnowić kontakt z kimś, z kim ten kontakt jest nie do końca panią satysfakcjonujący, czy w ogóle w jakiś sposób się zatrzymał. Natomiast karty troszkę panią ostrzegają, że w tym wszystkim będzie pani kimś, kto ponosi zbyt wysoką cenę emocjonalną. Więc proszę się przy tej piątce powstrzymać pod tytułem to ja teraz sama coś zrobię, sama coś uzyskam. Dlaczego? Dlatego, że
że karty też pokazują, że nie tylko by sobie pani mogła popsuć nastrój, ale by się pani po prostu i zwyczajnie zablokowała. Karty również mówią, że człowiek, którego pani by próbowała stymulować w swoim kierunku, ale człowiek nie nowy, tylko ktoś z przeszłości, naraziłby panią na straty i naraziłby panią na uwikłanie się, być może nawet też i w problemy, takie trochę, ja bym powiedziała, noszące charakter urzędowych. Proszę bardzo, bo zapytała pani co do końca roku w emocjach, a tu się mi wyrzuciły bardziej sprawy strat materialnych, których nie można już odzyskać, niż emocji. Natomiast zaraz zobaczymy, kiedy pani Julia spotka partnera takiego do życia, takiego do prawdziwego partnerstwa. No właśnie, i tu znowu jest pokazane, że ktoś tam w tym pani życiu rezyduje przez cały czas, a w mądry czy w niemądry sposób, to już nie jest do końca ważne. Znaczy, ja powiem pani tak, karty pokazują, że w pani życie w okolicach przełomu lutego i marca przyszłego roku wejdzie mężczyzna, który przez pewien moment będzie tutaj faktycznie wypełniał rolę partnera. Mężczyzna ciepły, mężczyzna taki opiekuńczy, przy czym dla mnie trochę zbyt duża różnica wieku będzie pomiędzy nim a panią i on tak bardziej będzie pani ojcował niż partnerował. Natomiast za 2 lata wejdzie w pani życie miłość, taka, z której już budujemy wspólną przyszłość. Witam pierwszą, nie, drugą osobę, halo? No i myślę, że bardzo miłą. Dzień dobry pani Danusiu. Witam ślicznie, witam Małgosieńku. Kłania się Małgosieńku. Witam. Ja chciałam jeszcze tak na samym początku powiedzieć, żeby nie zawracać potem głowy, że bardzo, bardzo tęsknimy i ogromnie się cieszę, że dzisiaj jest święto i że ja mogę usiąść przed telewizorem. Ściskam Małgonię bardzo, bardzo. I zobaczyć moją kochaną panią Danusię. Ściskam mocno. Ja dzwonię tak. Mam tak, bo chciałabym zapytać o zdrowie Agusi i chciałabym zapytać o jak będą się toczyły sprawy w mojej pracy i o moje zdrówko. Już popatrzymy, co tam u Agulka się dzieje w zdrówku. Ojej. Znaczy, ja bym tak, że po takim czasie takiego troszkę ustabilizowania w tej chwili znowu pokazują mi się jakieś historie związane z przesuwającymi się czy to dyskami, czy rotacją kręgów, które mogą niestety, ale znowu dotykać tej neurologii. Czyli tutaj ten kręgosłup bardzo silnie mi się zaznaczył, ale nawet nie tak, nie jako sam kręgosłup, tylko jako skutki neurologiczne przesuwających się historii w obrębie tego kręgosłupa. Tu Aguś musi szczególnie uważać przy końcówce tego roku, bo wtedy faktycznie mogłoby się podziać coś takiego, że na jakiś czas nawet nogi zostają wyłączone z obiegu, tak? Czyli przestajemy, musimy po prostu dochodzić do siebie. To jest rzecz pierwsza. No i druga rzecz, która tutaj się pokazała, Agnieszka musi przygotować się na to, że w niedługim czasie będą wokół niej działy się takie niesympatyczne sprawy typu plotki, typu jakieś urwane historie, typu ktoś gdzieś coś słyszał, innemu powiedział i stworzono z tego dziwną historię. Ale to w pracy? To w ogóle jest pokazane, to w ogóle jest pokazane tak w życiu, tak? Koło niej. I tu jest takie ryzyko, że to na tyle spowoduje w niej znów takie poczucie zranienia. Nikomu nic złego nie zrobiłam, czego ci ludzie się mnie czepili, że mogą tu się takie troszkę zmiany odezwać, nerwicowe, tak? Wiemy obydwie, że Agnieszka nie jest kimś, kto wykrzykuje różne rzeczy, więc to później nam pójdzie na układ pokarmowy, na takie dolegliwości
właściwie nerwicowe w układzie pokarmowym. Czy coś możemy zrobić, żeby zapobiec? To jest tak, plotce nie da się zapobiec, tak? Bo to tu jest siódemka mieczy, więc to jest plotka. Z drugiej strony to jest też taka informacja, że przy sprawach zawodowych ktoś może Agnieszce coś wykraść. Co to znaczy wykraść? Ktoś może jej coś pomieszać, ktoś może jej coś przeprawić, ktoś może się pod nią podszyć i później ona gdzieś będzie musiała się z tego wszystkiego tłumaczyć. Jednocześnie też padnie na nią takie trochę taki cień podejrzenia, że być może sprawy nie są takimi sprawami, jak tutaj się próbuje ona oczyszczać. No mówię, do końca roku, właściwie to nawet do maja, to ma taki trochę trudny moment tu, gdzie tych nerw będzie sporo. Co robić? Do pewnych rzeczy nie przywiązywać swojej uwagi, bo plotka żyje własnym życiem. Im bardziej my próbujemy ją dementować, tym intensywniej zasilamy ją, tak, naszą energią, naszą uwagą i opłacamy wysokie koszty naszym zdrowiem. No, dobrze. A jeśli chodzi o te sprawy zawodowe, czy to jakoś tak... Znaczy, to się wyjaśni później, rzeczywiście, ale to też jest taka informacja. Jeżeli masz dostęp do rzeczy, gdzie są to rzeczy hasłowane, wychodząc nawet do toalety, zamykaj system, tak? Zamykaj szufladę na klucz. Pilnuj dokumentów, które są ci powierzone, a które na przykład noszą znamiona tajności czy dostępu określonej grupy ludzi. Bo tu jest pokazane, że ktoś będzie chciał Agnieszce podprowadzić jakiś dokument. Dobrze. No. Czyli dobrze, ostrożność. A jeszcze tylko bym chciała zapytać o Agnieszki te sprawy hormonalne. Jak, bo tam czekają ją badania i czy tam nic niepokojącego się nie dzieje, czy się okaże, że jest wszystko w porządku. Generalnie to tutaj jest pokazane, że same te badania mogą wcale źle nie wypaść, tak? Ale oni mogą jej podać jakiś drobny farmaceutyk. To jest pokazany drobny. I przyznam szczerze, że ja rzadko to mówię, tak? Ale w tym przypadku mówię, podanie leku, który jest nie jakimś, na pewno nie jest sterydowym lekiem, tak? Można powiedzieć tak, drobnym lekiem może doprowadzić do sytuacji, gdzie się jej totalnie rozchwieje, gdzie pójdzie tak bardzo w którąś ze stron, czyli być ostrożną, a nawet dość wstrzemięźliwą, jeśli chodzi o zaakceptowanie pewnej formy. Może najwyżej z kimś innym jeszcze skonsultować. Tak, bo tu jest pokazane, że właściwie te badania będą w granicach normy, ale ktoś może chcieć jeszcze coś ulepszyć, a lepsze jest wrogiem dobrego. No właśnie. Dobrze, to fajnie, to teraz ja. Dobrze, i teraz patrzymy, co u Margolki, tak? Tak. Czy dzieje w pracy. Jak się będą toczyły już sprawy patrz. I moje zdróweczko też. O, tutaj w tej pracy to ja bym powiedziała, tak trochę się pokazuje głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, tak? Właściwie tu takie nijactwo jest pokazane. I nawet jest pokazana na jesieni, czyli gdzieś na początku znaku wagi, to jest taki październik, przyjdą jakieś nadrzędne wytyczne, z których niewiele wynika, a mogą powodować właśnie taki moment, dokąd to wszystko zmierza, po co są takie edykty wydane. Cała historia zacznie nabierać takiej płynności i nawet i pozytywnej płynności w okolicach stycznia tego roku, znaczy przyszłego roku. Tu nic złego się nie będzie działo. Tutaj też jest pokazane coś, co ja bym nazwała w okolicach wiosny przyszłego roku mianowaniem, daniem dodatku, jakby otrzymaniem nagrody. Tu są raczej pozytywne działania wobec ciebie, Margolciu, tylko problem polega na tym, że niektóre decyzje nadrzędne, totalnie nadrzędne, tak? Czyli nie kierownik nasz bezpośredni, ale w ogóle gdzieś tam centrala wydaje takie edykty, które my w ogóle nie wiemy, dlaczego zostały podjęte i dokąd mają prowadzić. I mamy takie poczucie, że chyba przestajemy rozumieć politykę firmy. Przy czym karty mówią zachować spokój,
spokój, nie stresować się. Tu wszystko to później się okaże, że to takie nieco na wyrost było, że nastąpiła potrzeba wydania tak orędzia i to orędzie zostało w jakiś tam sposób przekazane, a później wszystko wraca do normy i nawet wiosna przyszłego roku jest bardzo, bardzo pozytywna dla Ciebie, Pani Małgosieńko kochana. I spojrzę tylko jeszcze, bo Pani pytała o zdrowie. Co tu w tym zdrowiu? No właśnie, wy dziewczyny to mi tutaj takie kręgosłupowce jesteście. Odcinek szyjny kręgosłupa. To jest coś, o co trzeba bardzo mocno zadbać. I mnie się również pokazują takie historie związane trochę z gęstością krwi, tak? Czyli można by było sobie zrobić za jakiś czas badania i sprawdzić, czy nie ma za dużej lepkości, czy nie ma za dużej gęstości ta krew, czy nie trzeba by było jej nieco rozrzedzić, albo to też czasami jak mamy gorszą pracę nerek, to nam się ta krew na skutek niedoczyszczenia tak zagęszcza i tutaj coś oczyszczającego, myślę, że więcej płynów zacząć przyjmować po prostu ten organizm nieco sobie oczyścić. Ściskam Was, dziewczynki, bardzo, bardzo mocno i całuję i pozdrawiam. Także Pani Julia już wie, teraz Pani Ania, 3/4/63 rok, ja tylko przypomnę, 73212 to jest ten numer, pod który można kierować swoje pytania drogą SMS-ową. Kiedy skończy się Pani samotność, Pani Aniu? Ja powiem tak, na początku przyszłego roku w Pani życie wejdzie zupełnie nowa osoba, która zainicjuje znajomość z Panią. To nie Pani będzie tą znajomość inicjowała, to ta osoba będzie inicjowała. I w pierwszej fazie tej znajomości Państwa może łączyć jakaś wspólna przestrzeń realizacji zawodowo-materialnej, przy czym to jest tylko i wyłącznie pokazane jako ocieranie się w tej przestrzeni o siebie. Z tej relacji buduje mi się na przyszłość coś, co ma formę, co ma kształt, co nazywamy związkiem i perspektywą przyszłości. Witam kolejną osobę. Już tutaj Pan mi niesie dane. Halo? Halo, dzień dobry, kłaniam się Pani Danusiu. Witam się pięknie. Cieszę, że Panią widzę i witam słyszę. Witam ślicznie. Dzwonię, bo kiedyś się robi, że z Panią rozmawiałam i wszystko mi się potwierdziło, co Pani mówiła i dlatego jakoś tak darzę zaufanie. Zresztą jest Pani bardzo konkretną osobą, więc tutaj stąd mój telefon. Mam takie pytanie. Chciałabym przede wszystkim zapytać o moje zdrowie. To jest podstawowe pytanie i drugie chciałabym zapytać o związek, o dalsze relacje. Tutaj z tym panem, tak? Który tak. Mam dane. Już najpierw patrzymy na pani zdrowie. Nie słyszę pani w ogóle. I ja jeszcze nie mówię, bo na razie muszę sobie tutaj porozkładać. Znaczy tak, ewidentnie jest pokazane, że może pani pomiędzy jesienią a właściwie taką wczesną wiosną mieć nasilone problemy związane ze złogami w organizmie, czyli tu piasek w układzie moczowym. Tu mogą być złogi i jakieś kamyczki w układzie wątrobowym. Tu w ogóle jest pokazane, wie Pani co, jakieś przyblokowanie całego układu limfatycznego, tak jakby Pani nieco się zatrzymały płyny w organizmie, a szczególnie ta limfa. Mogą się pojawiać powiększone węzły chłonne, więc jeśli któryś z tych objawów by Pani zaczęła odczuwać, no to trzeba dosyć szybko reagować. Ja też mam takie wrażenie, że będzie Pani miała właśnie w okolicach lutego przyszłego roku jakiś zabieg, ale to jest nowoczesna metoda, więc to może być ultradźwiękowe albo prawdopodobnie oko. No właśnie, bo to ja mam tutaj zabieg, tak? Albo laparoskop, albo ultradźwięki, albo jak on się nazywa, laser, tak? Tak, to jest oko, to mam właśnie już załatwiony termin. I karty pokazują, że właściwie ten zabieg po części się powiedzie, ale później na jesieni przyszłego roku trzeba będzie jeszcze raz jakby po pewnym czasie, może nie tyle wracać do tematu, ale pewne rzeczy jeszcze raz
No tak jak mówię, jeszcze raz zoperować, bo to już później jest tutaj zabieg taki bardziej określony jako operacja, bo tu jest jako zabieg, tak? A później bardziej jako operacja. Ale natomiast... to dziwne, bo właściwie to jest kwestia zaczyny i to powinno być jedno. Ja rozumiem, tylko ja mam pokazane, że na przestrzeni po tym zabiegu, na przestrzeni 8 do 10 miesięcy może znów się zacząć coś odkładać, co będzie wymagało kolejnej ingerencji, ale już ingerencji bardziej przypominającej operację niż zabieg. Rozumie pani? Bo tu jest ta nowoczesna metoda, taka trochę, nazwijmy to delikatniej inwazyjna, a później to już jest bardziej inwazyjne. Więc to pani zdrowie jest pokazane w tym najbliższych 12 miesiącach jako, niestety, to tak będzie. Co nie wyklucza również tego momentu, o którym wcześniej mówiłam, że te złogi w organizmie, które się gdzieś tworzą tutaj, również będą wymagały jakiejś interwencji. Także tego się proszę nie wystraszyć. Jesień przyszłego roku to już jest taki czas, kiedy ostatni raz pani będzie, że tak powiem, doświadczała tej ingerencji chirurgicznej. Następny rok jest pokazany jako sytuacja taka wracania do normy, wracania do równowagi, rekonwalescencji, powtórnych badań, tak, czyli takiego sprawdzania. Natomiast następny rok to już jest taki czas, kiedy pani powie, no dobrze, to teraz mam już trochę wolnego, to teraz już mogę sobie odrobinkę odpocząć. Zaraz po połączeniu wrócę pani Ewo do pani związku. Witam kolejną osobę. Halo. Dzień dobry pani Danusiu. Dzień dobry. Pani Danusiu, ja tam anonimowo prosiłam. Tak. Pani Danusiu, mam pytanie. Po prostu została mi złożona propozycja przejęcia firmy i chciałabym zobaczyć, jak to od mojej szefowej, jak to by się miało. Już zobaczymy. Znaczy, ja bym pani tak, generalnie karty pokazują, że to przejęcie dla pani w perspektywie czasu jest bardzo dobrym ruchem, ale z drugiej strony jest pokazane, że w tej firmie jest bardzo dużo błędów, o tak mogłabym to określić, w tym również są pokazane pewne błędy merytoryczne na poziomie dokumentacyjnym. I teraz przejmując ją w takiej formie, zanim to zostanie wyprostowane przez pani szefową, pani poniekąd siebie narazi na pewne te perturbacje urzędowe i konieczność rozwiązywania tych spraw, gdzie nie jest to rozwiązane pod tytułem to nie pani wina, tylko gdzie jest pani tak trochę stawiana w pozycji przestępcy gospodarczego. Tak? Natomiast karty mówią, że jak już pani uprzątnie, że tak powiem, ten, ja to nieładnie powiem, ale syf, bo tu jest pokazane, tu jest w ogóle też pokazane, ja powiem jeszcze inaczej, niech pani zwróci uwagę, czy pani wszystko wie na temat sytuacji ekonomicznej tej firmy, na temat zobowiązań przeszłych i zaszłych, na temat nagromadzonych spraw, które być może nie są dla pani na razie jawne, ale z którymi pani później się zderzy jako kontynuatorka. Lato przyszłego roku jest takim momentem, kiedy już pani, że tak powiem, myśli sobie, no jest nieźle, już się z tym uporałam i w przyszłości dla pani ta firma, ja bym powiedziała, jest takim, taką trampoliną do dalszego rozwoju, czyli czy warto jest to przyjąć. Warto, tylko trzeba albo przymusić swoją szefową do tego, żeby ona ten smród pouprzątała, który poprzez swoje niedbałe, bo tu jest pokazane niedbałe zarządzanie, uczyniła, albo przyjąć na siebie, że tak powiem, spuściznę i gdzieś tam się całą jesień szarpać z tymi urzędami i prostować te sprawy. Ale tak przyszłościowo. Ale przyszłościowo tak, zdecydowanie, przyszłościowo tak. Łącznie z tym, że w pewnym momencie nie tylko będzie pani wprowadzała jakby nową jakość tego działania, ale będzie pani wychodziła spod starego szyldu, tak? Czyli będzie pani też w przyszłości chciała temu nadać taki totalnie swój indywidualny charakter.
To super, pani, pani Danusiu. Ja bym jeszcze prosiła może o jakiś skrypt z run na no tą właśnie, działalność. Ja powiem pani tak, tak sobie myślę, że jeżeli tutaj wielu spraw, bo karty pokazały, że możesz mieć fałszywą wiedzę, tak? Czyli, czyli trzeba by było pewne rzeczy powyjaśniać w taki sposób, żeby, żeby wiedzieć, tak? Żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. To może ja bym pani na pierwszą fazę, jak pani zacznie, o tak. Czyli do tego lata, tak? Tak. Do tego roku. Nie, na tą pierwszą fazę, czyli na jesień tego roku, kiedy pani zacznie te sprawy rozwikływać, rozwiązywać. Turiza Stivas i Wunio. Dlaczego? Bo nawet jeżeli coś jest zamotane i tego na pierwszy rzut nie widać, na pierwszy rzut oka, to właściwie, żeby pani dotarła do tego w taki sposób i w tym czasie, żeby mogła to pani ani rozwiązać bez później komplikacji urzędowych, dobrze? To tym przejmując, niech pani po prostu ten skrypt, niech on pani towarzyszy do momentu, aż wszystkie sprawy nie zostaną wyczyszczone na zero. A ten, który pani teraz dam, to na działanie, żeby rzeczywiście ta praca później pani poszła w takiej formie, jaką by pani sobie życzyła, żeby pani się mogła rozwijać w tej działalności. Myślę, że o, właśnie, dokładnie. Sowilo, Jera i Dagas to będą, to będzie taki skrypt, który pozwoli pani po pierwsze ładnie wprowadzić swoje założenia, bo karty pokazały, że pani ma genialne swoje założenia na tę działalność, ale żeby to wszystko, co pani roznieci jako ogień nowych koncepcji, żeby dawało długoterminowe, długoterminową możliwość realizacji, żeby było dużo pracy tam, żeby to była praca, która panią satysfakcjonuje i żeby rzetelność wykonywania, tak, przez panią powodowała, że się pani wybija z tłumu podobnych firm. I to, ja bym powiedziała tak, to jest na sukces firmy, a tamto na mądre przejęcie tej firmy. No dobrze, okej. Pani Danusiu, proszę mi powiedzieć jeszcze jednak, jeżeli ten, bo wie pani, co tam by byli, byłyby moimi pracownikami, bo ja bym nie chciała kadry zmieniać. Koleżanki, z którymi, jak to się będzie współpraca, jak ja... Ja powiem pani tak, będzie okej, natomiast pani będzie musiała oczywiście z nimi zawierać nowe umowy i nie, i nie zawsze tak korzystne, nie dlatego, że będzie chciała pani im pogorszyć warunki, tylko dlatego, że umowy, którymi panie dysponujecie teraz, są pokazane jako buble urzędowe, tak, czyli... Noszą znamiona tak naprawdę umów, które są źle sporządzone od strony prawnej. Ja mam pokazane, że to w lato tego, tego przyszłego roku dla was jest takim szczytem, że tak powiem, euforii sukcesu zespołu. Czyli pani się będzie z nimi bardzo dobrze pracowało, jako zespół się genialnie dopasujecie, tylko na samym początku będzie pani musiała no niestety pewne ruchy wykonać. Może trzeba im to też wytłumaczyć, że to nie chodzi o to, żeby krzywdę zrobić, tylko że w świetle obecnie obowiązujących przepisów pewne rzeczy muszą być inaczej sformułowane. Wszystkiego dobrego pani życzę i tutaj jak najwięcej, ja bym powiedziała właśnie, takiej przenikliwości, jeśli chodzi o te zamotania, które tam mi się przy tej firmie pokazały. I szybciutko wracam do poprzedniej pani, która pytała i o swoje zdrowie, ale też i pytała o związek. Co dalej z tym związkiem? Znaczy tak, trochę mi się pokazuje, że pani w tym związku nie czuje się na tyle pewnie i może pani chwilowo posuwać się do takich ruchów, do takich działań, do takich zachowań, które noszą znamiona takiego nieco zawłaszczającego podejścia do partnera, a jednocześnie też jest to taka próba stymulowania go do jakichś konkretnych działań. Mnie się pokazuje, że jeżeli pani nie zaprzestanie
takich działań, które właśnie oparte są nieco o manipulacje, oparte są nieco o takie, ja bym powiedziała, pociąganie za sznureczki w nadziei, że coś uzyskamy, to może tu nastąpić poważny kryzys w tym związku. Dlaczego? Dlatego, że ten pan w okolicach jesieni tego roku może postawić sprawy na ostrzu noża, kiedy pani będzie chciała wyjaśnić, że nie miała pani nic złego na myśli, tylko że po prostu i zwyczajnie mając jakiś plan na ten wasz związek, chciała pani, aby on ten plan zobaczył pani oczami, pan się odetnie. Także tu jest takie niebezpieczeństwo, że zbyt intensywna obecność pani, która nosi znamiona sterowania, czy to tym panem, czy w ogóle całym waszym związkiem, czy kierunkiem, w którym ten związek idzie, może spowodować, że pan pozamiata temat, że gdzieś położy na stole sprawy pod tytułem według mnie wygląda to tak, tak, tak i tak. Natomiast jeżeli by się pani udało zejść z tych dziwnych zachowań, bo pani w tym związku jest pokazana jako ktoś, kto nieco na siłę dąży do takiego, do bliskości, do budowania razem, do takiego usilnego patrzenia na niego, a jednocześnie też popychania go do bycia takim, no ja bym powiedziała, takim absolutnie, absolutnie mężczyzną, który już nikogo na świecie poza panią nie widzi. Karty też pokazują, że jest pani zazdrosna i pani tą zazdrość w taki nieco trochę chorobliwy sposób z jego punktu widzenia okazuje. To jeśli pani uniknie tego typu zachowań, to karty pokazują, że ten związek w sposób nieco samoistny, w sposób taki nieco harmonijny dotrze do punktu, gdzie wiosna przyszłego roku jest takim momentem, w którym już nie tylko planujemy wspólne życie, ale zaczynamy żyć na co dzień wspólnie. W przeciwnym razie to karty pokazują, że się państwo rozstaniecie i dopiero w okolicach wiosny przyszłego roku nastąpi pewien rodzaj, ja bym powiedziała, jakby odnowienia kontaktu, odnowienia relacji i dopiero ten czas, właśnie ten czas rozpadu, który będzie za wami, wyciszy, wyłagodzi, tak trochę wyszlifuje pani zachowania, stąd też ten pan będzie raczej, będzie lepiej panią postrzegał jako partnerkę, bo dziś zaczyna panią postrzegać jak agresora w swoim życiu, jak tyrana, który właściwie nie widzi, co się dzieje, tylko ma swoją myśl, swoją koncepcję. Stąd też tutaj ja generalnie polecam wszystkim, którzy mają kontakt, no właśnie, tutaj pani, pan, o którego pani pyta, jest również ósemką. Stąd wszystkim, którzy mają kontakt z ósemkami, nie polecam prób narzucania im czegokolwiek. Nie polecam w ogóle metod działania, które noszą znamiona manipulacji. Ósemki nie cierpią, kiedy ktoś jest zazdrosny w nieracjonalny sposób. One oczywiście, dlaczego? Bo one tego nie odbierają jako miłość, one to odbierają jako oskarżenie o nielojalność. I zaczyna nam się, ktoś coś innego myśli, a ósemka co innego zupełnie w tym wszystkim czyta. Witam kolejną osobę, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim mam przyjemność? Mam na imię Maria. Tak. I słucham pani. Się. Urodzenie też można? Tak. 25 maj 1959 rok. I jakie ma pani do mnie pytanie? Proszę pani, ja mam taką sprawę, bo właśnie niedawno poznałam takiego pana i no tak, ja nie mam rozwiązanej sprawy małżeńskiej, on tak samo, więc... A jak ma ten pan na imię? Tadeusz. A zna pani dane tego pana? No nie do końca, bo się niedawno znam. To jak nie do końca, to już nawet lepiej nie tworzyć. I chciałaby pani wiedzieć, dokąd to wszystko zmierza, tak? Tak.
wie pani co, ja powiem tak, donikąd. Dokładnie to można odpowiedzieć jednym słowem, że to zmierza donikąd, bo ani pani, ani on nie podejmiecie działań, które by miały tę waszą relację wprowadzać na jakiś taki tor, wie pani, gdzie podejmujemy decyzje. Pani też jest pokazana jako taka pragnąca, tęskniąca za takim romantycznym uczuciem, a jednocześnie ten pan jest mało ekspresyjny, czyli tu nie bardzo będzie pani mogła nasycić tych swoich potrzeb i karty pokazują, że po prostu i zwyczajnie w jego kartach są karty mówiące o tym, że w pewnym momencie po prostu się zdystansuje taki, no będzie pani na niego patrzyła jak na kogoś, komu rzeczywiście nie czujemy, żeby zależało. To taki, można by było to określić, to tak skrzyżowały się państwa drogi na chwilę na dworcu kolejowym, ale za moment każde pojedzie w swoją stronę. A jeszcze jedno pytanie, pani Zanusiu, a czy właśnie znajdę takiego kogoś w najbliższym czasie, czy... Takiego, kto by panią kochał tak, jakby pani sobie tego życzyła, tak? Tak, tak, właśnie. Znaczy, najbliższy czas to nie jest ten obecny czas. Karty pokazują, że najbliższy czas, czyli do końca tego roku, to raczej mogą być nawet takie właśnie, takie sytuacje, takie znajomości, takie zdarzenia, które będą panią wpędzały w większy dyskomfort niż w komfort, tak? Ale również karty pokazują, że pani zafascynuje się kimś i dokładnie pokazały, wejdzie pani w ukryty romans mniej więcej w okolicach lipca przyszłego roku, czyli w takim czasie wakacyjnym, to będzie romans wszechczasów, bo też jest pokazane, że to będzie pełne emocji, to będą rozstania, powroty, będziecie chcieli być razem, będziecie brali pod uwagę to, żeby odejść od swoich rodzin, rozumie pani? No, te pani wibracje, tak to nazwijmy, gdzieś w tym wszystkim rzeczywiście będą ogromnie takie nasycone, aż napęczniałe od tych emocji, które są i radosnymi, i fascynującymi, ale też i dużo adrenaliny tu będzie takiej. Oczywiście to nie spowoduje zmian pani życiowych, bo w pewnym momencie trzeba będzie ustalić, bo ten romans będzie się rozwijał coraz intensywniej i karty pokazują, że zacznie stanowić problem, tak? Bo zacznie nam brakować czasu. Brakować czasu dla rodziny, dla... No tak jakby pani wpadła faktycznie jak śliwka w kompot. I tu może to panią później, na dłuższą metę zacząć po prostu męczyć, no bo to nie wiadomo, co dalej z tym robić. Wracać, odchodzić, rozbijać swoją rodzinę, nie rozbijać. Natomiast no, jeśli chce pani, jeśli chciałaby pani właśnie czegoś takiego szalonego, to takie coś szalone jest przed panią dopiero. To właściwie już za chwilę, no pani wchodzi, teraz pani wychodzi z piątego, wchodzi pani w szósty rok osobisty. W szóstym roku osobistym relacje zawierane, one noszą znamiona takiej głębi uczuciowej. To faktycznie wtedy może zdarzyć się miłość. I to taka miłość, która przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Albo skala tej miłości wymyka nam się spod kontroli. W oparciu o takie miłości my właśnie dokonujemy takich później weryfikacji dotychczasowego życia, planów życiowych. Stąd w piątym roku osobistym wpadamy w romanse, tak? W szóstym roku osobistym wpadamy w romanse stulecia, które aż są obrzmiałe od tych takich klimatów uczuciowych. Witam kolejną osobę, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, mam takie zapytanie. Chciałabym się dowiedzieć, czy osoba, z którą byłam związana, jest jeszcze jakakolwiek szansa na to, na powrót razem. Jak pani ma na imię? Emilia. Emilia. I datę urodzenia pani Emilia? 29-12-74. Tak, a ta osoba?
czy jakoś tak poza wizją to można podać? Znak zodiaku niech mi pani poda tylko. Bliźniak. Mhm. No dobra, patrzymy. Znaczy, pytam, wie pani, dlatego, bo oni was z naszego związku jest dziecko. Mhm. I ja powiem tak, ten pan jest tutaj pokazany, tak, jako sytuacja udziału materialnego, czyli jakiś kontakt i to dziecko, niech pani popatrzy, i to dziecko staje między wami. Pani w pozycji matki, on w pozycji drobnych pieniędzy, czyli na chwilę obecną to dziecko jest takim łącznikiem między wami, aczkolwiek nie do końca wybudza w tym panu, nazwijmy to, ten moment patrzenia na panią jak na kobietę. On panią widzi jako matkę, tak? Ale karty również pokazują, że gdzieś w okolicach przyszłego roku, ale moim zdaniem taki napęd tutaj się rozpocznie, taki pęd właściwie, rozpocznie się gdzieś w okolicach sierpnia, a później ten pan tak jakby dostał niemalże jakiegoś szaleństwa kontaktowego w pani stronę pod koniec roku i to może się sfinalizować wtedy właśnie tym, że on chce wrócić, że on chce, dokładnie karty mówią, że będzie się chciał wprowadzić, tak, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli czy przed państwem jest szansa na to, żeby tu jeszcze człowiek przyszedł i chciał być partnerem? Karty mówią, że tak. Tylko trzeba poczekać trochę. Ale to czekanie strasznie wykańcza. No ja wiem, bo tu jest w ogóle też pokazane, wie pani, i przy pani, pani Emilio, że pani i patrzy w niego z nostalgią i jest pani wściekła na niego, tak? Czyli to są takie bardzo, bardzo dwie skrajne emocje, które pani towarzyszą. I w momencie, kiedy się pojawia taka skrajność w nas, to my byśmy chcieli, żeby coś się zadziało natychmiast, żebym ja już wiedziała, na czym stoję. Czy coś będzie, czy nie będzie. A tu jest czas. A tu jest czas. No właśnie, tylko że powodem naszego rozstania było dziecko. Z inną kobietą, tak? Czy nie, z panią? Nie, a, wasze. Ja rozumiem. On miał inne plany. Ja rozumiem, tylko niech pani zobaczy. To, co między wami stoi, jest dzisiaj dzieckiem. I karty pokazują, że w momencie, kiedy to dziecko się pojawiło, to on mógł się rozczarować pod tytułem pani sama podjęła decyzję, tak? Natomiast niech pani da czasowi czas, pani Emilio, to nie jest tak, że on się tego dziecka wyrzekł. Pani jeszcze sama zobaczy, że w pewnym momencie on i panią, i to dziecko nie tylko będzie traktował w myślach jako partner i ojciec, ale będzie wręcz dążył do tego, żebyście państwo zbudowali, stanowili taką rodzinę. Wy macie zakręt w tej relacji. Wy żeście musieli, znaczy tak, pani Emilciu, to o tym pani też wie, że poniekąd jest pani czasami taką osobą, która chce przyspieszać czas, chce poganiać czas, tak? Pani też wie, że on jest człowiekiem, który, ja bym to tak określiła, gdzieś kobietami jest nieco zniesmaczony, ale nie kobietami, bo go raniły, tylko kobietami, które nie chcą akceptować jego pomysłów na życie. To nie znaczy, tak jak pani mówię, to nie znaczy, że on się was wyrzeknie, tylko to znaczy, że w nim musi nastąpić, ja bym powiedziała, takie wywietrzenie z tej frustracji pod tytułem nie tak miało być. A później pani będzie miała obraz człowieka, który właśnie i wtedy będzie pani miała też dylemat, bo kiedy on będzie to dziecko po prostu pożerał, rozumie pani, nie będzie z kolan go spuszczał, będzie chciał wszystkie decyzje podejmować, to będzie pani patrzyła i będzie się w pani kłóciła myśl pod tytułem jeszcze chwilę temu nie chciałeś, a teraz rozumie pani, o co chodzi. No tak, tylko że każdy człowiek ma jakieś uczucia i nikt nie jest z kamienia. Pani Emilio, ale problem polega na tym, że instynkt macierzyński jest instynktem, który budzi się, przepraszam, będę brutalna, budzi się, ponieważ dostajemy bombę hormonalną, tak? To tak jak kiedyś ktoś powiedział,
że wystarczy wstrzyknąć zwierzęciu odpowiednią ilość hormonów macierzyńskich i będzie do piersi swojej, czy tam będzie próbowało wykarmić wszystkie maluchy na świecie, po czym spadnie poziom hormonów i zeżre te maluchy, tak? Więc my też jesteśmy trochę regulowani nie tylko naszymi emocjami, ale pewne nasze instynkty wzmacniają się, podnoszą albo opadają pod wpływem poziomu hormonów. Mężczyzna musi, kobieta ma instynkt macierzyński wygenerowany, wybudzony poziomem hormonów w momencie, kiedy zachodzi w ciążę. Dlatego mówi się, że macierzyństwo płynie nam w żyłach. Ojcostwo, uczucia ojcowskie budzą się. Stąd też jest powiedzenie, że matka kocha dziecko pomimo, ojciec kocha za. Czyli matka kocha dziecko dlatego, że jest jakby częścią jej ciała. Ojciec kocha za zasługi, kocha za to, że może poniekąd tym dzieckiem się szczycić. Niewielu ojców jest w stanie od razu umieć kochać dzieci, które są problemem. A jeżeli mężczyzna nie miał w planie pojawienia się dziecka, to dziecko na początku nie jest dla niego dobrodziejstwem i nie jest dla niego wizytówką i nie jest tym przysłowiowym dom, drzewo i synem, tak? Czy w ogóle dzieckiem, tylko jest problemem. On nie dostał zastrzyku hormonalnego, w nim się nic jeszcze nie obudziło, w nim się obudziło rozczarowanie, w nim się obudziła frustracja, w nim się obudziła nieakceptacja tego, że został wykorzystany, przepraszam, jako, tak, no nazwijmy to, wykorzystany fizycznie do zaspokojenia pani potrzeby macierzyńskiej. Natomiast ja po to kładę karty, nie żeby dziś panie jakby opowiedzieć tą historię, która trwa, tylko jak postawa tego pana wobec pani dziecka będzie ewoluowała w przyszłości. Nagle się okaże, że ktoś, kto nie miał kompletnie na początku instynktu rodzica, instynktu ojcowskiego, później za to dziecko będzie dał się kroić, później będzie chciał być najważniejszą osobą w życiu tego dziecka. Stąd ja powiedziałam, proszę dać czasowi czas. Oczywiście pani może powiedzieć, ja nie mam czasu i może pani kłócić się z Panem Bogiem. Nic mi do tego, tylko będzie panią to bolało, bo pani będzie rozdrapywała i intelektualnie, i emocjonalnie właśnie tę ranę, że odrzucił, że nie przyjął, że nie chciał. Poza tym jest to mężczyzna spod znaku bliźniąt. To też jest pewna informacja, że to są jakby dwie skrajne osobowości, dwie skrajne formy emocjonalne zamknięte w jednym ciele. I teraz lat potrzeba na to, żeby ktoś, kto ma w sobie ostrą granicę pomiędzy swoją czernią, swoją bielą, nauczył się tak funkcjonować, żeby w sposób drastyczny nie pokazywać dwóch absolutnie różnych twarzy, dwóch absolutnie różnych potrzeb i dwóch absolutnie różnych postaw życiowych. Ja się czasami śmieję, że żyjąc z bliźniakiem, trzeba się nauczyć tego, że nigdy nie wiemy, z którym się obudzimy następnego dnia. Czy z doktorem Jekyllem, czy z misterem Hyde'em. Jeśli nie będziemy na to patrzeć jak na występowanie przeciwko nam. Tylko jeśli nauczymy się na to patrzeć jak na wypadkową pewnych wewnętrznych uwarunkowań, pewnych wewnętrznych, nazwijmy to, skłonności, wtedy będziemy przestaną nami targać tak skrajne emocje, jakie rzeczywiście ktoś spod znaku bliźniąt potrafi wywołać, bo to jest albo dobrze, albo totalnie źle, albo wielka miłość, albo totalne odrzucenie. Tu nie ma tego czegoś takiego pomiędzy. A pani, będąc koziorożcem, jest naturą ziemi. Pani jest, była i będzie. Pani chce mieć rzeczy ponazywane. To tak jest, jeśli my nie rozumiemy wpływu trygonów na siebie. Pani jest trygonem ziemi, pani partner jest trygonem powietrza. Jego emocjonalność, jego intelektualność, jego koncepcyjność w pewnym sensie niejednokrotnie do
dopuszczała się tworzenia jakichś uszczerbków, tak, w pani stabilizacji i będzie się dopuszczała, bo jeśli pani popatrzy na trygony, to proszę sobie teraz przypomnieć, co robi wiatr w skale, tak? W pewnym sensie ją rozkrusza. To nie musi być od razu, ale rzeczywiście po latach może ta ziemia nieco tracić własną jakość, jeśli z tym powietrzem chce być. Szczególnie właśnie takim bardzo, bardzo skrajnym trygonowo, skrajnym partnerstwem jest koziorożec i bliźniak. Bliźniak absolutnie niezdolny do tego, żeby go zniewalać, niezdolny zaakceptować, aby go zamknąć w jakimś ograniczeniu, i koziorożec, który pierwszego dnia oczy otwierając już kombinuje, jak narzucić całemu światu swoją wolę. Rozmawiamy, jeśli w kartach tarota byśmy miały popatrzeć na Państwa relacje, to stoi karta diabła, która reprezentuje właśnie panią jako koziorożca, i stoi karta kochanków, która reprezentuje pani partnera jako bliźnięta, tak? I teraz jeśli, no właśnie, szkoda, że te programy są tak krótkie, no nic, no już nie wytłumaczę tego pani. W każdym razie ja uważam, że po czasie ten pan i stanie na wysokości zadania jako partner, i stanie na wysokości zadania jako ojciec, ale trzeba poczekać niemalże do końca przyszłego roku. Witam kolejną osobę, halo. Dzień dobry. Witam ślicznie. Pani Danutko, ja już parę razy próbuję, nie mogę się do pani dodzwonić. Ale już się dodzwoniłam. Mam na imię Jadwiga, tak? 7/1/48. Tak. Moje pytanie pierwsze jest takie. Wybieram się na zabieg we wrześniu stóp, i to nie pewnie jeden raz to będzie, bo mam takie olbrzymie narośla. Mm-hmm. Czy to powinnam się wybrać, czy zdecydować, czy nie? Już patrzę. W 8 roku osobistym dobrze jest takie rzeczy robić, bo 8 rok osobisty... kiedy pani idzie? We wrześniu. To już będzie pani w 9. No mam na 20 września wyznaczone. No to już właśnie będzie pani 6 dni w 9 roku osobistym. Już jak to pójdzie? No. Znaczy, ja pani powiem tak, oprócz tego, że oczywistym jest, że nie tylko jeden zabieg będzie dokonany, to musi pani brać pod uwagę, że oprócz tego, co pani wie jako ilość zabiegów, będzie jeszcze więcej, tak? Czyli te korekty będą w pani przypadku występowały w większej ilości niż standard opiewa. Natomiast karty również pokazują, że jeśli pani nie zrobi tego zabiegu, to utraci pani w pewnym momencie zdolności mobilne, czyli pani stopy nie będą w stanie nosić pani ciała. Także tu nie ma dobrego i złego wyjścia, tu jest przymus wykonania tego zabiegu z koniecznością zaakceptowania, że w pani przypadku być może już te zmiany są za daleko posunięte, rozumie pani? Mnie się jeszcze pokazuje, że gdzieś w okolicach lata przyszłego roku okaże się, że niby wszystko ładnie się zagoiło, ale są obrzęki i może być jakby problem natury przy korekcie, problem jakiś naczyniowy, który tam występuje, konieczność odwarczenia czegoś. I mam znowu kolejny zabieg w okolicach jesieni przyszłego roku, ale ten faktycznie będzie już takim totalnie, nie tylko usprawniającym pani stopy, ale w ogóle funkcjonalność tkanek na poziomie stóp. Jeszcze jakieś pytanie? A drugie pytanie mam takie, że ja jestem biedną emerytką, dorabiam sobie, ale czasami nie mam siły, bo to wśród dzieci jest bardzo ciężko, małych dzieci. Czy jest podołam, czy zrezygnować z tego, bo jestem niesamowicie znerwicowana i no ciężko to są dorabiane te pieniądze. Mm.
Znaczy, ja powiem pani tak, karty pokazują, że dorabiać to pani musi i będzie musiała, tak? Bo inaczej będzie pani dosyć trudno tą swoją rzeczywistość utrzymać w ogóle na jakimkolwiek poziomie, już nie mówię na bardzo dobrym poziomie. Natomiast ja uważam, że pani powinna trochę zmienić formę, tak? Pani jest pokazana i nerwowa, ale też jest pani pokazana w ciągłym napięciu, kiedy pani pracuje, czyli ta nerwowość późniejsza i takie rozedrganie są też skutkiem takiego bezdechu w trakcie tej pracy. Myślę, że w perspektywie czasu dla pani byłoby korzystniejsze znalezienie sobie czegoś, co dotyczy rodziny jako takiej, a nie dzieci. Typu gotowanie dla rodziny, prasowanie dla rodziny. Rozumie pani, o co chodzi? Że nie typowe zajmowanie się dziećmi, ale to, co powoduje, że ja robię to, co lubię, tak? Bo zajmowanie się domem pani jest bardzo dobrym takim majordomusem, o tak to nazwijmy. A te faktycznie to gdzieś za dużo stresu panią kosztuje opiekowanie się tymi dziećmi. Ja mam pokazane, że jeśli by pani koło lutego, tak, w takim kierunku porozglądała się i poszukała właśnie kogoś do prowadzenia domu, a nie do opieki nad dziećmi, to by pani sobie latem to znalazła i karty pokazują, że z tego byłaby pani zadowolona. Pani Danutko, a widzę takie pytanie, może szybciutko, jak dalej mi się życie potoczy, czy coś w szczęśliwym życiu będzie? A pierwsze, co się wyrzuciło i co chyba dla pani będzie istotne, w pani życie wkroczy mężczyzna, który będzie to życie zmieniał i będzie takim gwarantem w tym pani życiu. Czyli jak się pani życie potoczy, nie pani sama będzie musiała walczyć o siebie. Będzie mężczyzna, który będzie chciał pani pomagać, tak? I będzie chciał pilnować, aby pani sytuacja życiowa była stabilną. To jest zmiana, która się będzie w pani życiu dokonywała. Pani Danusiu, a jeszcze nie wiem, czy zdążę. Mam mamę 95-letnią, to jest 1918. A jej mamy niewielki, bardzo duży problem, bo ma Alzheimera i właściwie nawet na miesiąc ją nigdzie nie można umieścić, bo ją nie chcą, bo jest tak agresywna. Niedobra osoba, żona z Wykańca. Co powinniśmy w ogóle, może jakaś podpowiedź, bo naprawdę jest nam ciężko. Siostra jest uwiązana, nie może nawet do sanatorium pojechać, no bo nikt nie może przyjść, no bo wiele mówi za siebie. Ale, sam, tak? Ale to ja widzę, bo to jest w ogóle pokazana osoba, która... Bo są osoby, które mają Alzheimera, ale są wtedy... wycofane, tak? A tutaj jest wola rządzenia i jakby to cofnięcie w przeszłość pamięci jest cofnięciem w czas, kiedy pani mama czuła się jakoś gnębiona, uzależniona i następuje odreagowywanie. Państwo nie wiecie, o co jej chodzi, ale tu dokładnie karty mówią, że następuje taki, nazwijmy to, taka pętla pod tytułem tam mam pamięć czegoś, więc teraz ja już się temu nie będę chciała podporządkować. Stąd jest ta agresja, stąd jest to tupanie nogami. Ja bym pani tak, no tu generalnie karty pokazują, że może wystąpić, co możecie państwo zrobić, nie iść trybem, chcą lub nie chcą, możecie wystąpić w formie urzędowego nakazu umieszczenia pani mamy w miejscu, które by jej poniekąd jakby gwarantowało jakiś rodzaj opieki, czy sobie to miejsce tego życzy, czy nie. Czyli możecie państwo iść przepisem, a nie poszukiwaniem rozwiązań innych. Bo jest również pokazane, że stan pani mamy będzie się pogłębiał, czyli ta agresja połączona z histerycznością, połączona z jakimiś takimi refluksami z przeszłości emocjonalnymi, no będzie się niestety nasilała. A
nie widać, żeby to miało trwać najbliższy tydzień czy miesiąc. Także tu należałoby brać pod uwagę, że jeszcze kilka ładnych lat, panie, no, będziecie ulegały, będziecie podlegały tym wpływom. Może na razie, dokąd pani tego wszystkiego nie załatwi, może niech pani mamie pod łóżko, pod poduszkę wkłada runę Ingwas, żeby gdzieś w pewnym sensie, czy w ogóle w tym pokoju, w którym przebywa, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, ja bym powiedziała, wyciszenia, uspokojenia, nie tyle zablokowania ją zupełnie w rytmie życiowym, ale żeby właśnie na was nie odreagowywała frustracji z życia, w którym teraz żyje, o tak bym powiedziała, bo ona nie żyje w życiu tu i teraz, tylko ona odreagowuje frustrację z głębokiej przeszłości, no a panie zbieracie niestety żniwo tego w postaci bardzo utrudnionej opieki nad mamą. Ale proszę wykorzystać przepis lub nakaz, więc tu być może trzeba też i sądowo uzyskać jakiś rodzaj, czy to ubezwłasnowolnienia, czy orzeczenia niezdolności do opieki nad chorą czynionej przez rodzinę i wtedy będziecie panie mogły to jakoś dalej rozwiązać. Kiedy i z kim będę szczęśliwa, bo już jestem po sądowej separacji, gdzie będę mieszkać, kiedy i z kim? Pyta pani, która prosi o anonimowość. Będzie pani mieszkała poza obecnym miejscem zamieszkania i karty również pokazują, że będzie pani wiodła życie z kimś, z kim pani już poniekąd częściowo to życie wiedzie. Kiedy? Czerwiec przyszłego roku jest pokazany jako wejście na nową ścieżkę życiową dla pani. Jaki będzie mój pobyt za granicą? Co mnie czeka? Pyta pani Karolina. 30.10.89 rok. Proszę państwa, mamy jeszcze dla siebie 15 minut, także korzystajcie z tego czasu. Ja powiem pani tak, w ogóle ten pobyt dla pani ekonomicznie to będzie taka bomba finansowa, tak? Czyli bardzo dobry, jeśli chodzi od strony możliwości też i zyskania czegoś. Karty pokazują i towarzysko, i romansowo, i towarzysko pod tytułem różni ludzie, nowe fascynacje, nowe spojrzenie na niektóre rzeczy. Bardzo. Właściwie ja nie wiem, czy pani się będzie chciało wracać stamtąd. Bardzo, bardzo, bardzo udany i bardzo satysfakcjonujący pani Karolinko. Także proszę się go nie obawiać. Beata, 19.06.62, Andrzej, 30.09.46. Czy my będziemy razem? Co on do mnie czuje? Ja bym powiedziała tak, państwo będziecie razem, ale oddzielnie, o tak to nazwijmy, tak? Czyli teoretycznie jesteśmy razem, ale jesteśmy obok siebie, nie możemy do końca się ze sobą jakby tak spleść, nie możemy wymieszać się ze sobą, nie możemy wymieszać tej energii, tej codzienności w pełni. Natomiast tu jest takie bycie obok, tu jest takie bycie ze sobą przez pewien rodzaj płota. I co on to pani czuje? Oj, długo bym mogła mówić, bo to tak, ja bym powiedziała tak, on jest panią i uradowany, i zafascynowany, i jest tutaj rodzaj miłości, tu właściwie jest generalnie wszystko i ma pamięć tego, że pani pojawiając się w jego życiu i rozświetliła to życie i nadała jakiegoś takiego smaczku, ale takiego przyjemnego, tak jakby pani była takim balsamem uczuciowym dla niego. Pani Danusiu, czy długo jeszcze będę sama? Kiedy poznam mężczyznę docelowego? Jaki będzie i czym się będzie zajmował? Dokąd pani nie wyjdzie ze swojej pustelni, dotąd pani będzie sama. Dokładnie tak karty pokazały. Och, jejku, jejku, jejku.
Ja powiem pani tak, mnie się to w ogóle pokazuje, że pani człowieka, który zostanie faktycznie pani życiowym partnerem, pozna, ale to jest poznanie niestety nie w najbliższym czasie. Co najmniej 4 lata muszą upłynąć, żeby pani wyzwoliła się i odwróciła się, wyszła z jakiejś norki emocjonalnej. Pani może, tylko pani może przyspieszyć ten czas. Kim będzie? Będzie to człowiek po rozwodzie, człowiek, który prowadzi własną firmę. Jaki będzie? Będzie to człowiek, który w życiu wyznaje stary kodeks moralny. Witam kolejną osobę. Halo? Dzień dobry. Witam. Moja data urodzenia 14.03.57. Tak. Romana. Tak. I jakie ma pani pytanie? 31 stycznia 1983, Daniel. Tak. To jest mój syn, po prostu chciałam się zagrać, mam problem, proszę panią, właściwie tak prawdę powiedziawszy, już od dawna z dogadywaniem się, z porozumiewaniem się z synem i to się nasiliło w ogóle, jak on wyszedł w związek z dziewczyną i no nie wiem, czy to... Nie da rady, się... nie dogadacie się państwo, jeśli pani nie odpuści. Aha. Bo... A co ja mam odpuścić? Ja tylko chcę po prostu ja tylko normalnie mieć kontakt normalnie, no jak należy. Ale nie, bo pani chce, żeby ten kontakt był taki, jaki pani uważa, że należy. A pani syn, po pierwsze, pani syn jest mniej komunikatywny niż pani. Pani dużo mówi, pani barwnie mówi, pani przeżywa całą sobą. Rozumie pani? Pani no. będzie pokazywała mu, jak jest zraniona i pokazywała mu, jak jest szczęśliwa, a tak. on nie. A on jest taki trochę pod tytułem, skoro jestem, to chcę być. Skoro nie chce być, to mnie nie ma. Rozumie pani? Jest to zupełnie inny rodzaj komunikacji. Państwo to się macie... nie zmieni, tak? Nie. Pani syn im będzie starszy, tak, tym intensywniej będzie pani manifestował swoją niezależność od pani. Rozumie pani? No to co zrobić, proszę panią? No nic, no bo ja zaraz pani pokażę karty i będzie pani wiedziała, dlaczego on się odcina. Totalnie się odcina. Pani idzie przez kartę piątki buław. Jest pani w relacji z nim. Jest pani pokazana jako ta, która wszczyna afery, jako ta, która chce dyskutować, jako ta, która chce wyjaśniać, jako ta, która chce opowiadać o swoim no, bólu mniemaniu. Serca. Jako ta, która chce powiedzieć, że ona jako rodzina, jako dom, jako podstawa, jako najwyższa wartość powinna być na pierwszym miejscu. A on co zrobił? Po pierwsze, nie ceni tego, co pani ceni jako wartości nadrzędne. To jest takie trochę na zasadzie pani mówi mu, że ród, z którego wyszedł, jest najważniejszy, a on mówi, że on ma to gdzieś. No tak. Rozumie pani? I teraz tak, każda próba, między wami stoi ósemka mieczy, to jest, prowadził ślepy kulawego, rozumie pani? Pani macha rękami, tupie, tak krzyczy, wygląda, a on sobie robi dokładnie konsekwencje swoje. Po drugie, karty pokazały, że pani syn w ogóle ma jakieś wątpliwości co do niektórych rzeczy z przeszłości. On ich nie nazywa i to jest problem, bo pani czuje, że coś jest, coś niepozytywnego, coś, co spowodowało, że on się emocjonalnie zamknął kompletnie. No tak. On ma na linii serca kartę śmierci. I powiem tak, pani Romeczko, im więcej pani będzie próbowała się odwołać do uczuć miłości, do uczuć zobowiązań, tym bardziej będzie się pani rozbijała o ścianę, bo nie można się odwołać do czegoś, czego on nie czuje. Tak. Tu jest problem. Ojej. Czyli trzeba zaakceptować. Mało tego, im mniej pani będzie próbowała się, nazwijmy to, rzucać tak w tą relację i ją prostować, tym z czasem te wasze kontakty mogą nabrać takiego charakteru, nie wiem, święta, raz na jakiś czas uroczystość, ale na taką bliskość... Czyli on się chce po prostu odizolować, tak, ode mnie? Tak. Tak, bo... Ale czy jest to może, powodem tego jest może to, że wyjazd, żeśmy wyjechali? Bo on, w sumie mu obiecałam, że będziemy wracać, ale
i trzymał mnie za słowo i czy to jest... No, wie pani co, dlatego ja pani tutaj powiedziałam, że on ma do pani o coś żal, który spowodował, że on się zamyka. Natomiast w tej chwili on się już będzie skupiał przede wszystkim na zarabianiu pieniędzy, na budowaniu siebie niezależnie od pani. Czasami tak jest, że my musimy odpuścić. Poza tym znów mamy wodnika i ryby. Pani syn jako wodnik nie będzie chciał uznawać pani życiowych priorytetów. Stąd też pani Romeczko, ma pani do wyboru albo cierpieć, albo odpuścić. Ja bym proponowała odpuścić, tak? Bo wtedy, kiedy on będzie chciał się z panią skontaktować, to on się skontaktuje. Ale jak pani każe mu odwoływać się do jego miłości, to on nie ma się do czego odwołać. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę państwu miłego, wolnego dnia, miłego weekendu, który już za chwilkę zawita. Właściwie już się zaczął ten długi weekend. Zapraszam w poniedziałkowy wieczór. Wszystkim z państwa dziękuję za te programy poranne. Przyznam szczerze, że dla mnie to był jest w ogóle taki odświeżający moment, bo już zapomniałam, jak to miło jest przy porannej kawie gościć w państwa domach. Po mnie tutaj na tym foteliku zasiądzie Sybilka. Bardzo proszę, bądźcie państwo z nią, korzystajcie z jej wiedzy, z jej mądrości, z jej wieloletniego doświadczenia. A ja w poniedziałek zawitam znowu u państwa w domach. Do widzenia. W sierpniu na antenie EZO TV pojawią się nowe ezoteryczne moce. Oglądajcie nas koniecznie w